Poniedziałek, 12 sierpnia, Anita Stefańska Pluskota, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś we wydaniu o ciepłym mieszkaniu, czyli kolejnym programie dla mieszkańców Piotrkowa, o nocy spadających gwiazd i seansie pod chmurką. Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Taki ma być efekt programu Czyste Powietrze, który w Piotrkowie realizowany jest od lat. To program dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale już od września będzie można składać wnioski w programie Ciepłe Mieszkanie, które ma poprawić efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. A będzie to możliwe dzięki podpisanej przez miasto umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zasady podobne jak w programie Czyste Powietrze. Cel również ten sam – poprawa jakości powietrza w mieście. Jednak beneficjentami w programie Ciepłe Mieszkanie nie są właściciele domków jednorodzinnych, a jak sama nazwa wskazuje, mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Z programu Ciepłe Mieszkanie mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, najemcy lokali mieszkalnych stanowiący własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali w wspólnocie. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę kopciuchów, montaż nowoczesnych systemów ogrzewania, termomodernizację, a także wymianę okien i drzwi. Podobnie jak i w Czystym Powietrzu, tak i w jego odpowiedniku są progi i poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy dla osób o rocznych dochodach do 135 tysięcy złotych możliwe jest uzyskanie dotacji do 35% dofinansowania. Poziom podwyższony skierowany do osób o niższych dochodach do 1894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym. Dotacja może wynieść do 65% kosztów. Poziom najwyższy dla osób o najniższych dochodach do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w jednoosobowym. Tu dotacja może wynieść 90% kosztów. Wspólnoty mieszkaniowe również mogą liczyć na wsparcie w zależności od rodzaju inwestycji. Jeśli projekt obejmuje również montaż pomp ciepła, nawet do 375 tysięcy złotych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane projektem Ciepłe Mieszkanie do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej w celu wypełnienia ankiety przedstępnej. Szczegóły programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta, a my oczywiście odpowiemy na każde pytanie związane z warunkami udziału w programie Ciepłe Mieszkanie. Na razie ankiety. Nabór wniosków ruszy we wrześniu i potrwa 10 miesięcy. A teraz ważna informacja dla kierowców. Od dziś w związku z remontem ulicy Roosevelta zmieniona została organizacja ruchu. Odcinek od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ulicy Pruchnika został całkowicie zamknięty. Barierki z zakazem wjazdu w ulicę Roosevelta pojawiły się na Rondzie Żołnierzy Wyklętych dziś rano. Od tego momentu zjazd w ulicę Roosevelta przez okres trwania prac remontowych na odcinku od Ronda do Pruchnika będzie niemożliwy. Kierowcy, którzy jadą ulicą Żeromskiego od strony Pruchnika, również muszą uważać. W związku z czasowym wyłączeniem ronda i zamknięciem ulicy Roosevelta nie ma zjazdu z ronda w żadnym kierunku, co dziś rano powodowało spore zamieszanie w ruchu i łamanie przepisów. Na ten fragment ulicy Roosevelta kierowcy nie wjadą również od ulicy Żwirki. Objazdy dla autobusów MZK wprowadzone wcześniej z powodu zamknięcia ronda Żołnierzy Wyklętych nadal obowiązują. A wjazd na teren szpitala możliwy jest tylko od ulicy Pruchnika. Detektyw Krzysztof Rutkowski zarzuca funkcjonariuszom policji nieprawidłowości w prowadzeniu śledztwa w sprawie głośnej kradzieży 600 tysięcy złotych w gminie Grabica. W tej sprawie zwołał dziś briefing prasowy przed Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Do kradzieży doszło w piątek 2 sierpnia. Pani Monika pobrała zamówioną dzień wcześniej kwotę 600 tysięcy złotych z banku w Piotrkowie Trybunalskim. Po dokonaniu transakcji z gotówką ruszyła do domu w Grabicy w powiecie piotrkowskim. Tam, jak relacjonuje, na chwilę zatrzymała się przy sklepie. Z banku udałam się wprost do auta, gdzie ruszyłam po prostu w drogę do domu, tak? No i w Grabicy pod sklepem zostawiłam auto,
i wyszłam na chwilę, po czym, no nie wiem, może to trwało, nie wiem, no 5 minut, może, no nie wiem, 5 minut. No i co? No i usłyszałam tylko alarm z samochodu. No i jak doszłam, to już szyby nie było i pieniędzy nie było. Od feralnego dnia minął ponad tydzień. Kobieta nie chciała sprawy zostawić wyłącznie policji. O pomoc zgłosiła się do detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. To oni, jak mówią, dotarli m.in. do nagrań z monitoringu pokazującego sytuację sprzed sklepu. Jak mówi pokrzywdzona, to biuro detektywa zajęło się tą sprawą lepiej niż policja. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jestem po prostu zdruzgotana całą tą sytuacją, działaniami policji. Na jakie błędy w postępowaniu wskazuje pokrzywdzona i detektyw? Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wyliczano brak blokad ulicznych i zgłoszenia poszukiwanego czarnego Peugeota widocznego na nagraniu z monitoringu. Podobne auto, jak relacjonuje detektyw, znaleziono w Wodzinku. O jego porzuceniu poinformował właściciel posesji. To zgłoszenie, jak mówił detektyw, policja początkowo zbagatelizowała. Ponieważ osoba ta przekazała informację do funkcjonariuszy, u której został porzucony pojazd Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, ci natomiast kazali przedmiotowy pojazd przetransportować prywatnie na parking i zająć się tą sprawą. Proszę Państwa, bardzo ważny dowód w sprawie. Pojazd, którym dokonany jest rozbój, napad, kradzież, jest wysyłany do diabła na zasadzie bierzcie sobie, róbcie sobie z tym, co chcecie, gdzie nikt nie podejmuje żadnych działań. Detektywi ujawniają, że ich zdaniem osoby, które mogły dokonać kradzieży, przesiadły się z Peugeota do srebrnej Toyoty. Tych rewelacji nie potwierdza piotrkowska policja, na zarzuty również nie odpowiada. W powyższej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury czynności wykrywcze. Przede wszystkim ze strony policjantów są to czynności operacyjne, o których na obecną chwilę nie możemy powiedzieć. Czy możecie skomentować, zdementować informacje przekazane podczas dzisiejszej konferencji przez detektywa Rutkowskiego? Na chwilę obecną nie wypowiadamy się w tym zakresie. Nie byliśmy obecni na tej konferencji. Biuro detektywistyczne oferuje nagrodę pieniężną dla osoby, która pomoże w ujęciu sprawców. Informacje można przekazywać do biura telefonicznie 600 007 007. Wysokość nagrody to 10 tysięcy euro. Ciepły letni wieczór i noc spadających gwiazd. W sobotę przed Mediateką można było wspólnie poobserwować niebo. Co wypatrzyli piotrkowianie? Zobaczmy. Tego wieczoru wszystkie oczy skierowane były w niebo. Wszystko za sprawą gwiazdozbioru Perseusza na północno-wschodnim horyzoncie i Perseidów, które można było obserwować nie tylko gołym okiem, ale również przez teleskopy. Na placu pofranciszkańskim stanęło ich 5. Mamy uszykowane tak jakby soczewki, które nam zezwalają na przybliżenie 10- bądź 20-krotne, tak aby po prostu zobaczyć kratery na Księżycu bądź inne obiekty na tym pięknym naszym dzisiejszym niebie. Perseidy to jeden z najbardziej znanych rojów meteorów. Rokrocznie ich spalanie się w atmosferze można obserwować właśnie w sierpniu. Licznie zgromadzeni piotrkowianie uważnie patrzyli w niebo, wypatrując spadających gwiazd. Bardzo fajnie, dzieci mają radochę. No. Super, pięknie wygląda z bliska przez lunetę. Bardzo mi się podobało. Nie żałuję, że przyszłam tutaj. Oglądamy Perseidy. Mhm. Tak. Jak się podoba? Bardzo. Chociaż na razie jeszcze żadnych nie zobaczyliśmy, ale na pewno zobaczymy. Spędzamy tutaj czas razem. Wszyscy, jest bardzo miło. I wyczekujemy, tak? Tak. Na te Perseidy, tak? Tak. Widziałaś już jedną? Było tak, życzenie? Tak. Tego wieczoru uwagę przykuwał również księżyc, który górował nad miastem, wdzięcznie ukazując swój urok. Bardzo żółty księżyc. On był taki żółty jak ser. Żółty jak ser, tak, dokładnie. Pani też widziała? Też widziałam, tak. Widzę bez lunety, to widzę, ale w lunecie jeszcze nie widać, ponieważ pan ktoś ją przestawił. Już widać, o pan powiedział, że widzę nie doglądać. Nad przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Mediateki, którzy wplatali naukowe ciekawostki w czasie obserwacji nieba i snuli kosmiczne opowieści. Maksymalna prędkość to 60 km na godzinę mniej więcej, tak 59, więc one będą przelatywać szybko. Lego. Kto nie lubi budować i konstruować z klocków?
Ku temu okazja dla całych rodzin była w sobotnie popołudnie. W czasie kosmicznych warsztatów familijnych z klockami Lego można było spróbować swoich sił i dać się ponieść wyobraźni. Warsztaty rozpoczęto od krótkiej prelekcji, w czasie której Blanka Cecota, ambasador edukacji kosmicznej SRO Polska, zdradzała ciekawostki na temat planety Mars. Opowiadała o warunkach, jakie panują na planecie i o próbach misji. Przede wszystkim ogólnie młodzi mają bardzo dużą wiedzę, co się bardzo cieszę, bo coraz więcej osób potrafi mi odpowiedzieć na takie podstawowe pytania właśnie z wiedzy o kosmosie, a przede wszystkim o działalności Europejskiej Agencji Kosmicznej. To jest bardzo dobrze, że wreszcie coraz więcej ludzi ma świadomości, że rzeczywiście my też jako Polacy mamy dosyć duży udział w przemyśle kosmicznym, w technologiach kosmicznych i w tych badaniach, które są prowadzone w kosmosie. W czasie warsztatów zadaniem było zbudowanie z klocków Lego własnej bazy na Marsie, w której można byłoby przeżyć, oraz opisanie tego pomysłu. A koncepcji było wiele. Przy każdym stoliku powstawały indywidualne projekty. Budujemy bazę, która będzie jak najbardziej przyjazna i komfortowa dla astronautów, czyli tam przyszłych kolonizatorów. Staramy się im zapewnić pożywienie. Mamy namiastkę szklarni, w której hodowane jest jedzenie. Mamy filtr na wodę, który odsala wodę, transportuje ją do zbiornika, który znajduje się nad szklarnią. Ze zbiornika podlewamy rośliny. W domu jak się buduje jest zupełnie inaczej, tak? Bo wtedy możemy zupełnie fantazjować, a tutaj mamy określoną czynność do zrobienia, określony projekt, no i już jest troszeczkę gorzej, żeby się wpasować w to, co trzeba zrobić. Ja od dziecka przy klockach Lego siedziałem, więc teraz zarażam córkę. Co zbudowałeś? No taki pojazd, który lata i mogą ludziki Lego tu spać. Młodsi i starsi wczuli się w budowę habitatu. Powstawały imponujące konstrukcje nie tylko budynków, które służyłyby astronautom. Pojawiły się również łaziki. Chcę zbudować łazika kosmicznego z funkcją teleskopu do badania powierzchni. Jakie elementy budujesz? Zbudowałem taki łazik. Warsztaty dla całych rodzin organizowane są cyklicznie i jak widać, za każdym razem, niezależnie od tematyki, cieszą się dużym zainteresowaniem. Komediowy obraz polskiej chciwości, czyli Masz ci los, w reżyserii Mateusza Grabowskiego, a w obsadzie takich gwiazd jak Sonia Bohosiewicz, Andrzej Grabowski czy Marian Dziędziel. Cała historia zaczyna się od przyjazdu rodziny na pogrzeb ukochanego dziadka, która liczy na spadek. Czarna komedia przyciągnęła niemałą publikę, bawiąc na placu po franciszkańskim. Nie w sali kinowej, a pod gołym niebem. Tak niedzielny plenerowy seans filmowy oglądali piotrkowianie. Ciepły letni wieczór sprzyjał takiej formie relaksu. Ostatnie słowa kieruję do mojego wnuka Przemusia. Pamiętaj, co ci do znudzenia powtarzałem. Nic nie musisz. Podoba się taka forma kina? Tak, bardzo. No tak. Super inicjatywa, tak, tak. Fajnie, fajnie. I całą rodziną? Pierwszy raz jesteśmy. Ogólnie bardzo dobrze, fajnie. Fajnie obejrzeć pod gołym niebem niż tak w kinie? Tak. Bardzo fajna inicjatywa. Pierwszy raz jesteśmy, ale słyszałam już wcześniej, ale naprawdę fajnie. Dzieci zmęczone, ale tak inaczej. To już kolejne z serii spotkań miłośników kina na leżakach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. A komedia Masz ci los w reżyserii Mateusza Głowackiego to był strzał w dziesiątkę. A repertuar trafione? No spoko. Lubimy komedię, lubimy polskie filmy. Taka forma kina przyciągnęła. Wszystkie leżaki były zajęte. Była to już trzecia projekcja w ramach kina na leżakach. A pogoda w weekend zachęcała również do spacerów i mowa tu nie tylko o przechadzkach po parkach czy lasach, ale też i tych, z których płynęła historia. Śladami Ormian podążał sobotni spacer z Centrum Informacji Turystycznej. Piotrkowscy miłośnicy historii, którzy wybrali się w sobotę na spacer z Centrum Informacji Turystycznej, podczas przechadzki po mieście zgłębiali tajniki na temat Ormian, poznawali kamienice, w których zamieszkiwali i ciekawostki związane z ich działalnością i życiem. Wszyscy przybysze z zagranicy, którzy tutaj się osiedlali, żeby móc w ogóle handlować, musieli spełnić takie cztery warunki.
po pierwsze znać język polski, po drugie przynależeć do kościoła katolickiego, ewentualnie uzyskać zgodę od księdza tutejszej parafii, czyli kościoła farnego. Po trzecie być w konfraterni kupieckiej, no i oczywiście płacić podatki do kasy miejskiej. Historia Ormian w Piotrkowie to XVII i XVIII wiek. Mimo że stanowili mniejszość, zapisali się na kartach piotrkowskiej historii jako kupieckie rodziny. Handlowali skórami potrzebnymi do wyrobu butów czy pokryć mebli, tytoniem i winem sprowadzanym z Europy. W sobotę 17 sierpnia kolejne spotkanie z CIT-em, tym razem warsztaty i zwiedzanie pod dachem w Muzeum Lodów. Dziś to wszystko, za chwilę w programie Weź Adoptuj zaprezentuje się Łatek, a tuż po seniorzy wybiorą się na spacer po Piotrkowie w programie Nie Tylko dla Seniora. Zapraszam do pozostania z nami. Do widzenia. Cześć człowieki, jestem Łatuś, mam 3 lata. W schronisku mieszkam od kwietnia i czekam tu na prawdziwy dom. Jestem radosnym pieskiem, radosnym i aktywnym. Mówią, że ze mnie taki wariacik, ale potrzebuję też miłości. Lubię się przytulać. Dasz mi szansę? Obiecuję, że nie pożałujesz. Łatuś. Płeć męska. Wiek dorosły, wielkość średni, wykastrowany, zaczipowany, potrafi chodzić na smyczy. Informacje o warunkach adopcji na stronie schronisko-piotrkow.pl lub na miejscu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ulica Małopolska 3 Podole, Piotrków Trybunalski, telefon 502 614 063 lub 509 765 743. Witamy. Jak tam moje koleżaneczki? Witam. Witam. O, hej. O, patrzcie, tam idzie Wanda. Wanda gdzie? Idzie. No, sam ty gdzie? Wanda. A tutaj. Chodź, tak. Moje koleżanki miłe. Dzień dobry. I twoją. Cześć. Ale pięknie wyglądacie, no, kochane moje damy. Mamy lato, a lato to czas wakacji, wycieczek, podróży. I ja zapraszam dzisiaj Państwa na wycieczkę po Piotrkowie Trybunalskim. Dziewczyny, gotowe? Gotowe. To zapraszam. Jesteśmy pod murami piotrkowskimi i tutaj zaczniemy dzisiaj naszą podróż. Czy wiecie, co to są te cegły takie ułożone na kant wzdłuż tych murów? No nie. Nie wiecie. To jest łańcuszek królowej Jadwigi. Piękna nazwa. A skąd się to wzięło?
Kiedyś Piotrków był znacznie mniejszy. Piotrków otoczony był murami. Mury obronne, mury z kamienia i z cegły zostały wzniesione w XIV wieku za króla Kazimierza Wielkiego. Jednak po wielkim pożarze, który zniszczył Piotrków, zostały również i zniszczone te mury. Mury zostały odbudowane dzięki hojności naszej królowej, królowej Jadwigi. Królowa dała na ten cel jeden ze swoich pięknych naszyjników. I piotrkowianie, aby uczcić to, że otrzymali taki dar, postanowili, że tu w murach zaznaczą to. I właśnie tu, jak widzimy, jest to naszyjnik królowej Jadwigi upamiętniający ten moment. Mury Piotrkowa otaczały Piotrków w koło, chociaż było to wtedy znacznie mniejsze miasto. I wiemy z najstarszej zachowanej mapy, że mury otaczały Piotrków ulicą, wzdłuż ulicy Strączyńskiego obecnej, wzdłuż Placu Kościuszki, dalej przez Plac Niepodległości, dalej wzdłuż zabudowań ojców jezuitów i dalej, jak mamy obecnie dzisiaj pierwsze liceum imieniem Bolesława Chrobrego, aż dalej do krakowskiego przedmieścia, ulicą Garncarską do Zamurowej, Zamurową do Wojska Polskiego i dalej otaczały łukiem zabudowania ojców dominikanów dzisiejszy kościół świętego Jacka. Mury te posiadały trzy bramy. Jedna z tych bram jest tutaj, jest to brama sieracka. Druga brama, to brama krakowska, znajdowała się na krakowskim przedmieściu między pierwszym liceum ogólnokształcącym a zabudowaniami kościoła Fara. I trzecia brama, to brama wolborska, znajdowała się przy zabudowaniach kościoła farnego i była wyjazdem na zamek. Mury zostały rozebrane, a kamień i cegła zostały wykorzystywane do utwardzenia dróg na Starym Mieście. Obecnie zostały trzy części z tych murów. Jeden, najbardziej okazały, to jest ten, przed którym właśnie jesteśmy. To jest tu przy dawnym klasztorze panien dominikanek. Drugi jest przy klasztorze jezuitów. A trzecia część pozostałych murów przy farze, przy ogrodzeniu kościoła Fary od ulicy Garncarskiej. A teraz chodźcie, pokażę wam coś ciekawego związane z tymi murami. Tu wjeżdżały, tu, tak, wozy konne. Wozy konne. Tu była właśnie brama. Ta szerokość, i wtłaczali potem je tutaj duża, do tego, prawda, jak na dzisiejsze do tego, nie? I potrzeby. Tak. A tu, kochane koleżanki, powiem wam, że po ostatniej rewitalizacji miasta, miasto chciało zaznaczyć, że właśnie mury nasze miały bramę. Spójrzcie, ta czerwona cegła to jest odwzorowanie naszej bramy sieradzkiej. Tu była brama wyjazdowa na zachód Piotrkowa. Koleżanki moje kochane, a teraz będzie moja niespodzianka. O. Jeżeli możemy, to przejdziemy na Plac Czarnicki. No to, no to chodźmy. Zobaczymy, co masz tam. No, kamienicę, która jest wyjątkowa. Piotrków cały jest wyjątkowy, ale no, ta właśnie, kamienica to jest wyjątkowa.
Moje drogie koleżanki, a teraz moja kolej i chciałabym Wam przedstawić kamienicę na placu Czarnieckiego 10. I to jest kamienica, którą mamy obok. Należała do rodziny Pieściochów. Była to rodzina, tak, była to rodzina, która przyjechała tutaj z Lwowa. Bardzo bogata. Ponadto pani Pieściochowa była osobą majętną, a małżonek jej handlował alkoholem. Później kamienica została przekazana w kolejne ręce, ale ja chciałam powiedzieć, że w kamienicy tej była pierwsza w Piotrkowie prawosławna kaplica. Chciałam dodać jeszcze to, że ta cerkiew, pierwsza cerkiew prawosławna była z greckim językiem liturgicznym. Proszę zwrócić uwagę, że kamienica jest wyjątkowa. Część dolna, jak powiedziałam, jest klasycystyczna, jest rokokowa, natomiast górna część klasycystyczna z charakterystycznymi pilastrami. Natomiast w okresie, kiedy, może ja tak troszeczkę nie po kolei mówię, ale w okresie, kiedy była to kamienica Pieściochów, a pani Pieściochowa alkoholem handlował jej małżonek, natomiast wszystkie te alkohole były składowane w piwnicach tego budynku. Chciałam jeszcze dodać, że w drugiej połowie XIX wieku w kamienicy funkcjonowała cukiernia. I te piwnice zostały wykorzystane później po to, żeby umieścić tam piece do tej cukierni. W związku z czym no, była mocno eksploatowana. Budynek jest zabytkowy, w związku z czym wpisany jest do rejestru zabytków miasta Piotrkowa, a w tej chwili mieści się tutaj oddział PTTK i lokale usługowe i użytkowe. Piotrków jest przepiękny, fantastyczny i pełen historycznych zabytków. To co, idziemy dalej? Idziemy. Idziemy. Jesteśmy na ulicy Parnej, która prowadzi nas do kościoła Pary, ale zobaczcie, jaka ona jest ciekawa. Tutaj mamy różnego rodzaju budowane symbole rzemiosł, jakie były na terenie Piotrkowa. Koleżanki, spójrzcie, widzicie przy Centrum Informacji Turystycznej na ulicy widać kolejne czerwone cegły. Tu była brama wolborska. Wyjazd na zamek na Wolborz. Zobaczcie, tutaj następne czerwone cegły. Tu była brama krakowska, prowadziła na Kraków. A tu mamy pozostałości murów piotrkowskich. Teraz, dziewczyny,
dziewczyny, moja opowieść. Zaraz za murami mieści się słynna piotrkowska wieża farna kościoła świętego Jakuba. Legenda głosi, że tutaj ukrywany był przez mieszczan piotrkowskich książę Władysław Łokietek i dlatego też swego czasu, to jest w 1291 roku, Władysław Łokietek nadał Piotrkowowi, ustanowił lokację dla miasta Piotrkowa, jak i nadał prawa miejskie miastu Piotrkowowi. W 1444 roku po raz pierwszy tutaj zabrzmiały dzwony z wieży farnej, które uczciły pamięć poległych rycerzy polskich, jak i króla Władysława III Warneńczyka, poległych pod Warną. I być może, że te dzwony biją jeszcze nie tylko na chwałę tych, którzy polegli pod Warną, ale wielu innych poległych żołnierzy polskich. Kolejno jeszcze mamy w obrębie murów tutaj usytuowaną plebanię, gdzie w owym czasie piotrkowscy plebani pod nadzorem, właściwie pod opieką Akademii Krakowskiej, pod opieką Akademii Krakowskiej na własny koszt uczyli młodzież piotrkowską, zdolną młodzież piotrkowską, która mogła również pobierać później nauki, ci najlepsi oczywiście, w Akademii Krakowskiej. A zatem Piotrków w owym czasie był miastem nie tylko znaczącym politycznie, ale dbał również o swoją przyszłość, kształcąc młodzież. Dalej, Brama Krakowska jest początkiem drogi krakowskiej, a właściwie traktu krakowskiego. Trakt krakowski wiódł w tamtą stronę, w kierunku południa i niejako zatrzymywał się na krótki moment, ale to nie koniec tego traktu krakowskiego, na krótki moment przy kościółku dzisiejszym Nawiedzenia Najświętszej Maryi i Panny, które to miejsce jeszcze w IX wieku było miejscem świętym i tam był święty Gaj, gdzie do XIX wieku były jeszcze utrzymywały się dęby. Jeden z tych dębów był tak zwanym dębem życia. Dalej za kościółkiem mamy jeszcze kolejną część traktu krakowskiego, który rozwidlał się na prawą i lewą stronę. Na prawą w kierunku traktu wrocławskiego, w kierunku piastowskiego Wrocławia, a na lewo w kierunku Przedborza, który stanowił w owym czasie bardzo duże miasto. Trakt krakowski miał wielkie znaczenie, bo przybywali tym traktem krakowskim możni ówczesnej Polski, Królestwa Polskiego i przybywali na sejmy, sejmiki, na trybunały koronne, jednocześnie zatrzymując się w swoich dworkach, które licznie były wybudowane przy trakcie krakowskim. Na tym trakcie krakowskim na rozwidleniu istniała właściwie to karczma, która nosiła bardzo charakterystyczną nazwę Ostatni Grosz. A zatem ci, którzy tu nie stracili, mogli tam wszystko zostawić. To byłoby na tyle tej wspaniałej ulicy z tą wspaniałą historią. A teraz, moje szanowne koleżanki, czas na mnie. Teraz ja wam opowiem historię. Wraz z rozwojem naszego pięknego miasta rozwijało się i również szkolnictwo. Znajdujemy się przed budynkiem, który na pewno znacie doskonale. Jest to pierwsze liceum ogólnokształcące. Jego historia sięga XVII wieku, wyobraźcie sobie, i wiąże się z przybyciem do Piotrkowa zakonu pijarów i jezuitów. To ja sobie też, dziewczyny, tu z wami usiądę, bo już mnie troszkę zmęczyłam i opowiem dalszą część tej historii. W 1867 roku władze moskiewskie zmieniły popijarskie i pojezuickie gimnazjum na szkołę, na gimnazjum męskie. Takim akordem głównym rusyfikacji szkoły polskiej była budowa tutaj cerkwi na dachu. Tutaj panie sobie wyobraźcie,
była cebulasta kopuła cerkiewna. W 1918 roku szkołę upaństwowiono i nadano jej imię pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. W czasie zawieruchy wojennej wyposażenie szkoły oraz książki i dokumenty zostały zniszczone. W 1940 roku Niemcy szkołę zamknęli całkowicie, a tutaj w Chrobrym urządzili szpital. Ponownie szkołę otworzono w 1945 roku. Była to szkoła mieszana, o czym świadczą wpisy na listach maturzystów. Znajdowały się tam pojedyncze imiona kobiece. W 1981 roku utworzono tutaj planetarium, zbudowane przez nauczyciela fizyki i astronomii Zbigniewa Solarza. Było to pierwsze planetarium szkolne w Polsce. Jak widzicie, moje drogie koleżanki, historia naszego pięknego miasta jest fascynująca, ale niestety no nie możemy pokazać wszystkiego. Tylko jakąś znikomą część udało nam się pokazać i zobaczyć w tym naszym krótkim spacerze. Piotrków jest przepiękny i zapraszamy Państwa do zwiedzania naszego miasta. Dziękujemy. A Państwa na kolejny program Nie tylko dla seniora zapraszamy w listopadzie. Do zobaczenia! Do zobaczenia.